Orme to boska substancja, która spowodowała zainteresowanie innych cywilizacji tą planetą, która to umożliwia zmartwychwstanie, przechodzenie pomiędzy wymiarami, podróże w czasie, konstruowanie wielkich megalitów, harmonię osobistą. Ja bym chciała dzisiaj opowiedzieć o tym, co ja sądzę na ten temat, co ja czuję na ten temat i co, o czym jestem przekonana, podniesie na duchu i przywróci taką potęgę sprawczą, tą ekspresję wolnej woli, która to jest samym sednem naszego istnienia, tak. To, o czym będziemy w tej chwili mówić, to w tej chwili dotrze do tych ludzi, którzy są na to przygotowani. W momencie, kiedy ktoś trudne. Nie... To jest trudne. Ktoś nie jest przygotowany na to, to prawdopodobnie odpadnie w przedbiegach, ale to nic, no bo na to przyjdzie czas. To jest trudna historia, dla niektórych jest obrazoburcza, tak, dla innych jest kompletnie niekompatybilna z przekonaniami, bo ona rozwala przekonania, tak? Jeśli sobie pozbieramy te wszystkie aspekty w jeden konspekt, to nagle widzimy, że mówimy o czymś, co jest najważniejsze, tak? Mówimy o tym, po co żyjemy, mówimy o tym, co jest sednem naszego życia, mówimy o tym, po co tu jesteśmy, mówimy o tym, że nic nie dzieje się bez przyczyny, mówimy o tym, że wszyscy możemy zmartwychwstać, że możemy się ubrać w światło i alchemicznie przejść jako istoty doskonałe dalej, tak? I mamy taką możliwość. I jeśli jesteśmy otwarci na to, żeby zobaczyć pewne rzeczy inaczej, to po prostu zapraszam do jazdy bez trzymanki. No właśnie. Ale, także... trzeba powiedzieć ważną rzecz. Będzie tutaj dużo takich wyprostowań historii, która to została celowo zafałszowana. Więc dlatego mówimy o tym, że będzie trudno. Będzie trudno. Monika, jaka jest historia Orme? Nie Ormusu, ale Orme. Tak, mówimy już o Orme, mimo że, jak podkreślam, w kulturze mówi się o Ormusach, tak? I mówiąc o Ormusach, mamy na myśli, no właśnie, te wszystkie pierwiastki, tą prasubstancję. Co mamy na myśli, to powiem zaraz, tak? Zacznijmy od tego, od samego początku, tak? Ewangelie Mateusza i Łukasza prezentują rodowód Jezusa. Wszyscy wiedzą, kim był ten wspaniały mąż. Wywodzą go z rodu Dawida Izraelskiego, czyli z rodu królów Izraela. To była szczególna linia. Pojawiła się w historii bardzo silnie i wielu odkrywców próbowało rozszyfrować, dlaczego jest tak niezwykła. Oprócz tego, że jest ocechowana religią, która w jej efekcie się pojawiła, to dlaczego ona jest tak niezwykła, tak? Biblia niesłusznie podaje, że linia Jezusa wywodzi się od Adama i Ewy, których trzeci syn o imieniu Set założył ród, który przez Matuzalema i Noego doszedł aż do Abrahama, który był wielkim patriarchą narodu żydowskiego, no, który właśnie poprowadził swoją rodzinę z Mezopotamii na zachód do Kanaanu, czyli do obecnej Palestyny, skąd część jego potomków przeniosła się do Egiptu. Po kilku pokoleniach wrócili do Kanaanu, gdzie Dawid Betlejemski został królem nowo powstałego Królestwa Izraela. Proszę Państwa, to nie jest prawda. To nie jest prawda, tak? Co w tym nie jest prawdą? To nie jest prawdą, że ród Jezusa wywodzi się od Seta. To nie jest prawdą. Warto sobie przypomnieć, że te wszystkie księgi chrześcijaństwa w IV wieku były poddane obróbce dostojników Kościoła. Ta obróbka sprowadziła się do tego, że amputowano i przeinaczono wszystko, co było niespójne z założeniami nowej wiary, która wtedy powstała. Jednak jeśli pomyślisz sobie, że w IV wieku przed naszą erą Żydzi znajdowali się właśnie w niewoli babilońskiej, wydaje się oczywistym,
że powinno się szukać tej prawdy w babilońskich księgach. Całość patriarchalnej historii Starego Testamentu, od Adama aż do Abrahama, 19 pokoleń, to są dzieje mezopotamskie. Tak, mezopotamskie. Historia zaczyna się w czasach Szumerów, zamieszkujących południowe tereny Mezopotamii, w ogrodzie, czy tam w Edenie, tak? Mówi się, że Edin to Eden, w delcie Eufratu. Na początku trzeba powiedzieć o ważnym aspekcie. Bóg Hebrajczyków, ten biblijny, który prowadził ich, nie wiem dlaczego prowadzi się ulubieńców przez cierpienia, katastrofy, klęski, przez potopy, od czasu do czasu pokazywał takie bardzo spolegliwe, piękne oblicze, nagle sprzyjał ludziom. Proszę Państwa, to nie jest jedna postać. To są dwie osoby, dwie osobowości, tak? Współczesne religie uznają jedynego Boga. Jedynego. Ale początkowo występowało tu rozróżnienie na Jehowę. W niektórych tam opisach mówi się o imionach też El Shaddai, co znaczyło wyniosła góra, o tetragramie YHWH, co oznacza jestem, który jest, czyli Bóg burz, gniewu, zemsty i zniszczenia, i na Pana Adona, Adonai, który był Bogiem żyzności, płodności i mądrości i mówiło się, że sprzyjał człowiekowi. Tak? Wśród Kananejczyków Pan był nazywany Baalem, a Jehowa El Elionem lub Alianem. Właśnie z perspektywy tego katolickiego ujęcia historii, to Baal to było wielkie zło. I jak śpiewam Abigail w Nabucco, no to jako entuzjastka Baala nie mieszczę się w tym pojęciu, ale okazuje się, że to było właśnie imię tego dobrego, tego, który lubił ludzi, tego, który nie był mściwy, który sprzyjał, tak? No, żeby było śmieszniej, bo jakoś przyzwyczailiśmy się do takiego archetypu, że bogowie to bogowie, tak? I że oni to głównie energia, ale pamiętajmy, że oni mieli dzieci, żony, córki, synów, tak? Wszystko to, co jest przydane człowiekowi, było też przydane Bogom, tak? To mi się ładnie tak kojarzy z tymi sumeryjskimi bogami Enlilem i Enki, oczywiście. No właśnie, bardzo ci się słusznie kojarzy, tak? Bardzo ci się słusznie kojarzy, bo to właśnie dokładnie o tych dwóch panów chodzi, tak? Słuchaj, to jest tak, że ta religia, która powstała, ta dualność, tak, miała swoje źródło w tym, że Jehowa, czyli Enlil, mścił się na Izraelitach za ich uwielbienie dla Enkiego, czyli do Adona. Dlatego podczas niewoli babilońskiej, co miało miejsce około 500 lat przed Jezusem, w końcu się poddali temu mściwemu Jehowie i stworzyli sobie religię opartą na strachu przed karą. Tak? Wtedy właśnie pojawiło się pierwszy raz imię Jehowa. Konsekwentnie Kościół chrześcijański przyjął Jehowę, nazywając go po prostu Bogiem. Adon został odrzucony, no i odtąd mamy właśnie religię, która opiera się na tym archetypie bojaźni Bożej, tak? Bój się Boga, bojaźń boska, tak? Opiera się ta religia o hołdy, posłuszeństwo, lęk, tak? No i jak sobie pomyślimy o katolickiej mszy, gdzie uderzamy się w grasicę, tak? Mówiąc moja wina, moja bardzo wielka wina, no to właśnie jest źródło, tak? Tutaj jest źródło. To uznanie Jehowy, tego Boga, który właśnie tych swoich ulubieńców no, przez pustynię pędził, tak? Zsyłał na nich różne klęski, szarańcze, potopy. No oni go tak kochali, tak? Monika, my tak. Musimy zatoczyć takie olbrzymie koło historii, żeby dojść do tego, jak duże, wielkie znaczenie starożytności
miała ta monoatomowa substancja. Dlatego to jest ważne, żeby ludzie zrozumieli te podstawy historyczne, bo bez tego nie da się do końca wytłumaczyć i zrozumieć, czym jest Orwell. Ale to będzie bardzo ciekawe, to się nie martw, to będzie bardzo ciekawe.